gęstych falach nacierających powstało widoczne zaskoczenie. Pierwsze szeregi zatrzymały się, zaległy, ale przez nie waliła druga i trzecia fala. Twardy żołnierz parł przez rannych i trupy, lecz ani jeden z nich nie dociągnął do naszych umocnień, ani do wysuniętych okopów. Nacierający wkrótce zalegli. Próbowano wynosić rannych, ale po chwilowej pieriedyszce ruszyły znów odwody. Już przy silniejszym wsparciu artylerii, lecz bez poprzedniego zapału i z jeszcze mniejszym skutkiem. Tutaj nasza artyleria ogólnego działania, od dawna świetnie wstrzelana, dała prawdziwy koncert skuteczności ognia. Tak zakończył się pierwszy szturm. Obszar Modlina stanowił osłonę polskiej stolicy od północy. Położenie w widłach Wisły i Narwi było dogodnym miejscem na usytuowanie twierdzy. Pierwsze fortyfikacje powstały tu z inicjatywy Napoleona, a następnie były rozbudowywane przez Rosjan, którzy utworzyli zewnętrzny pierścień fortów przed samą twierdzą. Przed I wojną światową powstał dodatkowy pierścień fortów, który uległ dużym zniszczeniom na skutek wycofywania się armii rosyjskiej. Polskie władze w dwudziestoleciu międzywojennym w pierwszym momencie nie interesowały się odbudową czy renowacją fortów. Dopiero około roku 1936 zauważono potencjał, jaki ten teren stwarzał w możliwym konflikcie z Niemcami. Do lata 1939 roku zdołano wybudować jedynie kilka nowoczesnych, żelbetowych schronów w północnym pasie fortów. Twierdza Modlin na początku wojny obsadzona była jedynie przez 5 batalionów fortecznych pod dowództwem pułkownika Wacława Młodzianowskiego. Znajdowała się tutaj również duża ilość broni artyleryjskiej, zarówno polowej, ciężkiej, jak i najcięższej. Ponadto w czasie walk do dyspozycji obrońców oddany został również pociąg pancerny numer 15. Ze względu na niemiecką zmianę planów i uderzenie na wschód przez Różan, w placówkach twierdzy Modlin panował względny spokój do 11 września, kiedy wokół wysuniętych polskich stanowisk zaczęły pojawiać się pierwsze niemieckie oddziały. Do tego czasu przez obszar twierdzy przewinęło się wiele wycofujących się polskich jednostek i wyższych dowódców, traktując okoliczne instalacje wojskowe jako magazyny, w których można się zaopatrzyć i maszerować dalej na południe i wschód. 11 września na polskim przedpolu pojawiły się jednostki z 217 i 228 niemieckiej dywizji piechoty. Wieczorem zaś oddziały z niemieckiej 32 dywizji piechoty uderzyły na Zakroczym z rejonu Płońska. W pierwszym momencie natarcie utknęło, ale po podciągnięciu artylerii Niemcy wdarli się do miasteczka. W nocy wyszło polskie przeciwuderzenie, które wyparło Niemców z Zakroczymia, a żołnierze polscy obsadzili swoje stanowiska ponownie. Twierdza Modlin od tego dnia znajdowała się pod ciągłym, silnym ostrzałem artyleryjskim. Ponadto Niemcy rzucili do ataku swoje lotnictwo, które w tym momencie skupiało się na próbie zniszczenia mostów przez Wisłę i Narew, aby uniemożliwić odchodzenie jednostek armii Modlin w stronę Warszawy. 13 września w rejon Modlina zaczęły spływać jednostki armii Łódź pod dowództwem generała Wiktora Tome ze swojego szlaku odwrotowego z nadgranicy. Były to 2., 28. i 30. Dywizje Piechoty. Dodatkowo do obrony zawrócona została 8. Dywizja Piechoty ze składu Armii Modlin, oprócz jej jednego pułku, który odszedł do Warszawy. Dowodzący Armią Łódź był pierwszym wyższym dowódcą, który przybył do twierdzy z zamiarem ustanowienia tutaj silnej obrony. Rejon twierdzy podzielony został na 4 główne odcinki obronne. Zakroczym, obsadzany przez 2. Dywizję Piechoty Legionów, twierdza obsadzana przez 30. Dywizję Piechoty, Pomiechówek, gdzie stanowiska zajęli żołnierze 28. Dywizji Piechoty oraz Kazuń i Nowy Dwór, obsadzany przez oddziały 8. Dywizji Piechoty. Modlin, tak samo jak Warszawa, zaopatrowany był ze składów amunicji znajdujących się w Palmirach. Nie było jednak wystarczających sił, aby włączyć je w obszar obrony. Przez kilka następnych dni strona polska prowadziła aktywną obronę, wykonując liczne wypady.
Niemcy zaś w tym czasie zajmowali się swoim głównym problemem, jakim była konieczność uporania się z polskimi jednostkami nad Bzurą. W tym czasie nie ustawał jednak ostrzał artyleryjski oraz bombardowania lotnicze. Dowodzący niemieckim II Korpusem Armijnym, generał Adolf Strauss, na dzień 18 września zaplanował szturm twierdzy z kierunku północnego i wschodniego. Od północy do walki wprowadzona została dywizja Panzernakampf, zaś oddziały 228 Dywizji Piechoty miały się przesunąć i atakować polskie placówki obronne w widłach Wisły i Narwi. Atak wsparty artylerią i uprzednim bombardowaniem lotniczym nie przyniósł rezultatów, a natarcie zostało odparte na całej linii walk. Od 18 września południowy rejon obrony Modlina stał się miejscem przejściowym dla wycofujących się znad Bzury mocno pokiereszowanych oddziałów Armii Poznań. Do twierdzy dotarł m.in. generał Tadeusz Kutrzeba, donosząc o katastrofie wojsk polskich nad Bzurą. Po naradzie z generałem Tomé postanowiono wykorzystać oddziały Armii Poznań do obrony Palmir i znajdującego się tam składu amunicji. Generał Kutrzeba przyjął tę propozycję, jednak po odjeździe i naradzie z własnym sztabem zaniechano tej koncepcji ze względu na małe szanse powodzenia i wyczerpanie oddziałów. Resztki Armii Poznań odeszły zatem do Warszawy. Kolejnym oficerem, który przedostał się do Modlina, był generał Mikołaj Bołtuć, który 20 września został wyznaczony do tego samego zadania. Jednak i on nie widział sensu w pozostawaniu w Palmirach i z podległymi mu jednostkami rozpoczął próbę przebicia się do Warszawy, co przypłacił życiem. Po klęsce nad Bzurą, rejon twierdzy zagrożony został również od południa i od strony drogi na Warszawę. Pojawiły się tutaj oddziały 221 i 30 niemieckiej dywizji piechoty, 1 i 2 dywizje lekkie oraz 29 dywizja piechoty zmotoryzowanej. Modlin ostatecznie został odcięty od stolicy oraz od składu amunicji w Palmirach. W tej sytuacji dowódca obrony twierdzy nakazał przesunąć 30 dywizję do wsparcia obrony Kazunia. Ponadto postanowiono wykonać silne natarcie w celu ponownego opanowania Palmir i składu amunicji. Do tego celu wyznaczono jeden pułk z 8 Dywizji Piechoty, wsparty dużą ilością broni przeciwpancernej. Polskie natarcie poprzedzone zostało ostrzałem artylerii. Po przebiciu się przez najbliższe niemieckie linie, oddziały polskie ruszyły w kierunku Palmir. Udało im się dotrzeć do okolic miejscowości Kaliszki, gdzie przednia straż została zatrzymana przez niemieckie czołgi. Przygotowywano się do rozwinięcia natarcia, jednak w tym momencie Niemcy uderzyli na polskie oddziały zarówno od strony Wisły, jak i Puszczy Kampinoskiej i próbowały wychodzić na ich tyły. Aby ratować sytuację, pułk naciera na przednie oddziały niemieckie, odrzucając je, po czym sam również rozpoczyna odwrót. Po ciężkich walkach odwrotowych z dużymi stratami udaje im się dotrzeć do pozycji wyjściowych. Od 23 września Niemcy zaczęli zacieśniać pierścień okrążenia wokół Modlina i okopywać się. Przystąpili do działań typowo oblężniczych, przygotowując się do szturmu generalnego. W międzyczasie starali się uporać ze swoim głównym celem, czyli zdobyciem polskiej stolicy. Od 26 września rozpoczęła się intensyfikacja niemieckiego ostrzału artyleryjskiego oraz bombardowań lotniczych, co zwiastowało rychły szturm twierdzy. 27 września, w dniu, w którym rozpoczynały się rozmowy w sprawie kapitulacji Warszawy, Niemcy przypuszczają atak na polskie stanowiska w Zakroczyniu. W tym czasie po polskiej stronie są już ogromne braki w amunicji i zaopatrzeniu. Natarcie zostaje odparte, a przez całą noc teren twierdzy jest intensywnie ostrzeliwany. 28 września rano do generała Wiktora Tomé dociera wiadomość o kapitulacji stolicy. Na odprawie dowódców zdecydowano w związku z tym o rozpoczęciu rokowań i wysłano parlamentariuszy do generała Straussa. Na godzinę 7 przewidziane było zawieszenie broni, zaś poddanie twierdzy na ranek dnia 29 września. Nie doszło zatem do generalnego szturmu twierdzy. Na dzień kapitulacji wszystkie polskie pozycje obronne ustalone 13 września pozostawały w polskich rękach. Straty polskie to około 1900 zabitych i 4000 rannych. Straty niemieckie to około 900 zabitych i 700 rannych. W czasie zawieszenia broni doszło do incydentu, w wyniku którego śmierć poniosło około 500 polskich żołnierzy. W rejonie Zakroczymia, w czasie gdy polskie oddziały szykowały się do złożenia broni, na ich stanowiska natarli żołnierze z niemieckiej dywizji Kempf, tłumacząc to potem niewywieszeniem przez Polaków białych flag. Rozpoczęła się bezładna strzelanina,
Dalsze polskie stanowiska, widząc co się dzieje, otworzyły ogień do Niemców. Cała sytuacja została ostatecznie opanowana przez oficerów i stanowiska polskie zaprzestały walki. Wtedy jednak Niemcy w odwecie, tłumacząc to złamaniem przez Polaków warunków kapitulacji, rozpoczęli systematyczne rozstrzeliwanie jeńców.